żoną. Jestem mamą. Jestem siostrą. Jestem córką. Wszyscy żyjemy w rodzinach. Wszyscy tworzymy rodziny. Dlatego zapraszamy Was dzisiaj do nietypowego programu. Dookoła rodziny. To nowy program w telewizji EWTN. Będziemy w nim proponować. Będziemy przepytywać. Będziemy z Wami rozmawiać na tematy łatwe i trudne. Będziemy inspirować. Ale przede wszystkim chcemy z Wami być. Chcemy zaprzyjaźnić się z Waszymi rodzinami. Zapraszamy do oglądania. Zapraszamy. Dookoła rodziny. Drodzy widzowie, witamy Was bardzo serdecznie w miesiącu sierpniu, u progu miesiąca sierpnia, kiedy to cała Polska gdzieś pielgrzymuje. Jakby tak popatrzeć na historię ludzkości, to zawsze człowiek gdzieś pielgrzymował, gdzieś wyruszał w jakieś wędrówki, żeby pobyć trochę w samotności, przemyśleć jakieś kwestie. Dlatego dzisiaj nasz pierwszy gość to Wiesław Wowk, główny koordynator służb pielgrzymkowych pieszej pielgrzymki wrocławskiej. Znany wszystkim jako kuzyn, więc kuzynie, chyba tak będziemy się do Ciebie zwracać. Witamy Cię bardzo serdecznie w naszym studiu plenerowym. Witam wszystkich serdecznie, pozdrawiam, szczęść Boże. To już 42. pielgrzymka wrocławska, prawda, która wyrusza w tym sierpniu na Jasną Górę. Tak, w tym roku wyruszamy 2 sierpnia i pierwszym takim naszym punktem rozpoczynającym pielgrzymkę będzie msza święta w katedrze wrocławskiej. A powiedz, co takiego motywuje ludzi do tego, żeby wyjść z domu, spakować plecak i ruszyć na pielgrzymkę? Myślę, że przede wszystkim intencje, z którymi ludzie idą. Często jest tak, że najwięcej ludzi idzie po to, żeby Pana Boga o coś poprosić. I to są intencje, prośba o zdrowie, prośba o dobrą pracę, o męża, o żonę, ale też są takie intencje dotyczące rozeznania, powołania swojego życia. Co dalej robię w życiu? Zdałem maturę, idę na studia, ale czy to mają być studia świeckie, czy studia inne, to jeden Pan Bóg wie. No właśnie, ale skoro już jest taka intencja w sercu, chcemy zacząć pielgrzymować, jak to zrobić? Od czego rozpoczynamy te przygotowania? Warto rozpocząć takie myślenie już od stycznia. W momencie, kiedy podejmiemy taką decyzję, spróbujmy troszkę się rozchodzić, bo pamiętajmy, że teraz bardzo często siedzimy przy biurkach, przy komputerach i od razu wyjście 2 sierpnia bezpośrednio na trasę, która ma około 20-30 km dziennie, może być dla naszego organizmu bardzo trudne. Więc pierwsze to musimy się rozchodzić. Czyli to przygotowanie fizyczne jest bardzo ważne. Jest ważne, a potem myślę, że to jest kwestia wzbudzenia sobie intencji. To, co wspomniałem wcześniej, to jest kwestia albo dziękczynienia za otrzymaną pracę, za otrzymane zdrowie, bo trzeba powiedzieć, że są takie świadectwa ludzi, którzy uczestniczyli w pielgrzymce, że nawet są uzdrowienia dotyczące jakby uzdrowienia z choroby nowotworowej. Nie mamy tego zapisanego, ale ludzie przychodzą i nam po prostu o tym świadczą. Mówią wprost, słuchajcie, miałam taką chorobę, po pielgrzymce to minęło. Często jest tak, że są też takie sytuacje, o których pamiętam i wiem. Rozmawiałam kiedyś z taką mamą, która mówi, że idzie, pielgrzymuje w intencji swojej córki, która od 5 lat jest zamężna, starają się o dziecko i potomstwa nie ma. I jest intencja prośby o potomstwo. Matka dochodzi do Jasnej Góry, bo jest to cała taka jakby intencja pielgrzymkowa. Po roku rodzi się dziecko i matka wraca na pielgrzymkę, ale w formie dziękczynienia. I to jest nagminne, to bardzo często się tak zdarza. To, o czym opowiadasz, to są takie kwestie przekraczania samego siebie, przekraczania własnych możliwości, czy też badania tych granic, na ile jesteśmy zdolni do takiego wyruszenia, do takiego właśnie fizycznego wysiłku, ale też chyba jakaś forma takiego dostosowania się do grupy, prawda, w której się idzie. Pielgrzymka to jest 9 dni jako rekolekcje w drodze, bo często jest teraz tak, że żyjemy w takim bardzo agresywnym świecie, gdzie nie mamy czasu dla siebie, dla rodziny, dla Pana Boga. Cały czas używamy, rozmawiamy, my załatwiamy różne sprawy, ciągle jesteśmy w biznesie. A pielgrzymka jest takim miejscem, gdzie rzeczywiście możemy się całkowicie zatrzymać. Jest to czas, wspomniałem, 9 pięknych rekolekcji, gdzie człowiek ma cały dzień ułożony. Od samego rana, od momentu, od godziny 6
wstaje, kiedy się budzi, to najpierw mamy plan dnia, to są godzinki, potem jest rozważanie, konferencja, o godzinie 12 jest Anioł Pański, o godzinie 15 koronka do Bożego Miłosierdzia. I oczywiście trzeba pamiętać, najważniejszym punktem naszego pielgrzymowania danego dnia to jest Eucharystia. I jeżeli człowiek uczestniczy w takim dniu, wiele osób mi mówi, słuchaj, pracuję w korporacji, tak? Odpowiadam za wiele różnych dzieł i przedsięwzięć, i muszę podejmować ciągle decyzje, a tutaj nic nie muszę. Tu się oczyszczam, tu się wyciszam i dużo ludzi mówi, że w ciągu trzeciego dnia po prostu się otwierają na Pana Boga, że jest wtedy ten czas, kiedy jest dużo milczenia, kiedy spokoju, on nic nie musi, tak? On się po prostu wtedy może po prostu modlić i otwiera się z jednej strony na Pana Boga, ale z drugiej strony też otwiera się na ludzi, z którymi pielgrzymuje, bo pielgrzymka to też jest jakby aspekt społeczny. Kuzynie, mówiłeś tutaj o wzruszających świadectwach, ale też chciałam Cię zapytać, czy pamiętasz jakieś szczególnie wzruszające momenty z Twojego pielgrzymowania, bo też już masz spore doświadczenie. No ja pamiętam, że dla mnie jeszcze za czasów takiej nastolatki najbardziej wzruszający był moment wejścia na Jasną Górę i pamiętam, że to ze łzami w oczach i z taką ogromną radością właśnie przekraczało się częstochowskie Błonia, więc pytanie właśnie, które momenty może zostały Ci tak w pamięci, do których wracasz? Muszę powiedzieć, że z pielgrzymką wrocławską jestem związany od 1983 roku i miałem tą okazję, żeby przez 5 lat pielgrzymować jako zwykły, normalny pielgrzym, tak. Bo od roku 91 jestem w służbach pielgrzymkowych i to jest zupełnie inna pielgrzymka, bo wtedy się ludziom służy, jedzie się samochodem, załatwia się mnóstwo innych spraw. Natomiast jeżeli chodzi o moje doświadczenie z tego pielgrzymowania, to muszę przyznać, że chyba to był 85 rok, kiedy była taka bardzo deszczowa pielgrzymka. Jeżeli o tym mówimy, to tak mi się pierwsze co skojarzyło, to pamiętam, że las za Dąbrową, tutaj w tych okolicach, przyszliśmy z pielgrzymką na postój. Nie było możliwości, żeby usiąść, bo woda była wszędzie rozlana w lasach. Zatrzymaliśmy się i wtedy ktoś mówi, to słuchajcie, to może spróbujmy coś zjeść. I pamiętam, człowiek wyciągnął bochenek chleba, zwykły bochenek chleba. Stanęliśmy wtedy kręgiem. I każdy, kto miał, po prostu ten chleb trzymał i po prostu łamał go, odłamywał. I generalnie ten smak tego suchego chleba pamiętam do dziś. Został do Czyli dziś, to są tak. te wspomnienia. To są takie wspomnienia, których się nie da po prostu inaczej zorganizować. No tak jak często się mówi, żeby pielgrzymkę zrozumieć, czym jest pielgrzymka, trzeba ją po prostu przeżyć. Nie da się tego odczytać, nie da się tego zobaczyć na filmie. Po prostu trzeba ją wewnętrznie przeżyć i każdy z nas przeżywa to indywidualnie. Jeden mówi, że dla niego msza święta w lesie, tak jak czasami też się mówi, że las za Dąbrową, mamy piękny las, gdzie odbywa się msza i ludzie mówią, słuchaj, to jest moje doświadczenie jakby z wieku 45 lat, kiedy nigdy nie byłem na takiej mszy, gdzie jest przyroda, śpiewają ptaki, piękne niebo i stojące drzewa, jak kolumny, które stoją w tych katedrach rzymskich, to jest coś niesamowitego. A drugi mówi, no wiesz, ale dla mnie to kromka chleba, którą otrzymałem od gospodarza, bo pragnąłem, albo kubek zimnej wody, który ktoś podał taką uczynną ręką. Taką ręką, to doświadczenie tego, czasami z jednej strony pomocy, a z drugiej strony tego miłosierdzia, gdzie tych uczynków takich dobrych na pielgrzymce jest bardzo wiele. Dotknąłeś tutaj takiej ciekawego aspektu, czyli tego bycia z ludźmi na pielgrzymce, a ja chciałabym, żebyśmy skierowali troszeczkę naszą rozmowę na kwestie rodzinne, ponieważ nasz program dotyczy rodziny i chcielibyśmy Cię zapytać, jak wygląda pielgrzymowanie w takim rodzinnym wymiarze? Czy spotykasz się na pielgrzymkach z rodzinami pielgrzymującymi? Jak sobie radzą rodzice, jak sobie radzą dzieci? Powiem szczerze, że jak obserwuję rodziny, które idą w pielgrzymce, to ich podziwiam, bo często są to rodziny 4, 5, 6 osobowe i przekrój dzieci jest od powiedzmy 9-10 miesięcy do 12-15 lat. I często to jest tak, że jest taka rodzina, która idzie w grupie 13, mają taki specjalny, przygotowany, zmontowany wózek, gdzie siedzą dzieci, dodatkowo jeszcze mają kosze. I cały dobytek rodziny jedzie na tym wózku. I z jednej strony to jest tak, że oni pchają, ale też to co mówisz, jest aspekt społeczny, że ludzie często podchodzą i się pytają, czy im pomóc, popchać ten wózek, czy zająć się tymi dziećmi. Z drugiej strony to co mówimy, że myślę, że to jest dla takiej rodziny jest to też bardzo taki dobry aspekt religijny, bo to są w końcu rekolekcje w drodze.
Rekolekcje rodzinne. Rekolekcje rodzinne, czyli to też jest kwestia umiejętności jakby otwarcia się na Pana Boga, ale myślę, że dzieci w młodym wieku podpatrują te też rodziców. Jeżeli rodzic modli się, tak, jeżeli rodzic klęczy, jeżeli przystępuje do komunii, uczestniczy w Eucharystii, to też jest pewne świadectwo, piękne świadectwo, tak, którego aktualnie teraz brakuje. Tak? Dzieci, ale też i pielgrzymi, to co często podkreślają, że w pielgrzymce jest taki super niesamowity duch, taki duch radości, który potem po pielgrzymce przenosi się też na nasze rodziny, ale też na nasze parafie, gdzie potem jest tak, że często jest tak, że ci ludzie będąc tam na pielgrzymce zawiązują przyjaźnie, znajomości, które się potem przekładają na takie działania parafialne. Potem zresztą z tego, co często z ludźmi rozmawiam, są ojcami chrzestnymi, tak? Są świadkami do ślubu. Tak? No i też można powiedzieć, jeżeli mówimy o aspekcie rodziny, to też są takie sytuacje, że przychodzą młodzi, jeszcze jak Orzech żył na Bojwida, przychodzą młodzi i mówią: Orzechu, chcielibyśmy poprosić o ślub na pielgrzymce. Tak, wzruszające momenty. Orzech mówi, a Orzech oczywiście jak pedagog chce sprawdzić, mówi: a dlaczego chcecie? No bo poznaliśmy się 5 lat temu na pielgrzymce po raz pierwszy, potem żeśmy razem wspólnie pielgrzymowali i teraz sobie nie wyobrażamy tego, żeby na ślub się nie odbył w gronie najbliższych, tak? Tak, czyli rodziny pielgrzymkowej. Rodziny pielgrzymkowej. No jest aspekt całościowy jest, nie? Całe życie po prostu. Całe życie. Tutaj przez te 9 dni można w skrócie przeżyć, ale z błogosławieństwem Bożym. No zresztą patrząc całościowo na nasze życie jest właśnie pielgrzymką, tak? Więc też ta metafora jest tutaj bardzo istotna. No mamy nadzieję, że zachęciliśmy Was do pielgrzymowania, ale myślę, że kuzynowi jeszcze tutaj pozostawimy 2 zdania takiego zaproszenia specjalnego. Kuzynie, prosimy. Jeśli zdecydujecie się uczestniczyć w pielgrzymce, zapraszamy 2 sierpnia na 42. pierwszą pielgrzymkę wrocławską na Jasną Górę. W tym roku ruszamy pod hasłem Chrystus naszym pokojem. Jeżeli nawet drugiego dnia przyjdziecie, położycie plecak, chodźcie z nami, jesteśmy otwarci, a jeżeli nawet boicie się 9 dni, a chcecie przyjść nawet na jeden dzień, poszukajcie nas w internecie pod adresem pielgrzymka.pl, tam możecie znaleźć naszą trasę, jesteśmy otwarci, zapraszamy i do zobaczenia na szlaku. Do zobaczenia na szlaku, a my zostajemy w naszym programie i za chwileczkę będziemy w naszym studiu plenerowym gościć nietypową osobę. Zostańcie z nami. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnej naszej rozmowie i tym razem ze szlaku pielgrzymkowego przenosimy się na szlak harcerski. Jest z nami Agnieszka Nowak, wędrowniczka, akela 6. Gromady Wrocławskiej Skautów Europy, która była odpowiedzialna za obóz letni 6. i 10. Gromady Wrocławskich Harcerek i właśnie wróciła z lasu. Witamy Cię bardzo serdecznie, Agnieszko. Czuwaj, dzień dobry. Witaj, Agnieszko. Dla Ciebie takie obozy to już nie pierwszyzna, prawda? Oj, nie, zdecydowanie. Powiedz nam, ile lat działasz w harcerstwie, ile lat jesteś harcerką już i jak Twoje doświadczenie harcerskie właśnie wygląda? To jest mój 10. rok. Zaczynałam też jako wilczek, więc nie są mi obce te klimaty. Od 3 lat jestem szefem, czyli zajmuję się bardziej organizacyjną stroną tych obozów i generalnie wychowawczą stroną skautingu. Czyli masz już teraz takie spojrzenie zarówno uczestniczki, jak i organizatorki obozów. Tak, dokładnie. No właśnie, jakbyś nam mogła powiedzieć o obozie. Dlaczego takie obozy? Jak dzieci bawią się na takich obozach? Po co one są organizowane? Obóz jest podsumowaniem całorocznej pracy gromady, bo spotykamy się na zbiórkach co tydzień w soboty, na których dzieci się uczą nowych technik, uczą się życia w gromadzie, poznają nas wszystkich, my je poznajemy. Po czym w nagrodę za przetrwanie całego takiego roku, za sumienną pracę, dzieci jadą na obóz. No właśnie, ale te obozy są w lesie. Są w lesie. No, to teraz powiedz, jak to w tym lesie? Czy tam jest klimatyzacja? Czy tam jest toaleta? To takie pytanie bardzo często zadawane. Co z prysznicem? Właśnie, co z posiłkami? Jak to wygląda praktycznie? To zacznę od klimatyzacji, bo to się wydaje takie śmieszne, ale tak naprawdę w lesie jest dużo lepiej niż nam tutaj teraz w tej chwili. W lesie jest klimatyzacja, tak wbrew pozorom. Naturalna. Jest pierwsza bardzo zaleta przyjemnie. Już jest. Tak. To były następne toalety. Toalety, no właśnie. Toalety to jest taki trudny temat, ale jest trudny
pewno nie bez powodu, no bo to jest szkoła charakteru. Na obozach mamy albo latryny, to są takie dziury w ziemi wykopane. Własnoręcznie? Własnoręcznie, z konstrukcją z żerdek, na której można usiąść, albo to i to, jeżeli nie ma możliwości wykopania. Co by nie było zbyt wygodnie. Nie rozumiem. Jeśli chodzi o posiłki i o gotowanie, to w zależności od tego, jak szefowie są odważni, u starszych dzieci, czyli w drużynie, zastępy same sobie gotują. My nie jesteśmy aż tak odważne i nie mamy takich zasobów ludzkich i tyle siły, żeby ugotować dla 50 osób, załóżmy, więc my po prostu mamy catering. Więc u nas tak to wygląda, aczkolwiek znam takie akele, które są na tyle odważne, że same się szarpią. Ale catering dotyczy obiadów, bo śniadania i kolacje przygotowujecie same. Wilczki przygotowują same. Wilczki przygotowują. Przedstawiając tutaj naszą rozmówczynię Agnieszkę, nie wspomnieliśmy, proszę Państwa, że Agnieszka jest również studentką pedagogiki i bardzo się interesuje wszystkimi kwestiami dotyczącymi właśnie tych kwestii wychowawczych i pedagogiki. Czy coś nam tutaj opowiesz, czym jest harcerstwo w świetle pedagogiki? Z roku na rok, im dłużej studiuję, tym bardziej widzę, jak bardzo wspaniałym konstruktem pedagogicznym jest scouting, bo jest takie podstawowe pojęcie, jak pedagogika behawiorystyczna. Ona zakłada, bazuje na karach i nagrodach, na tak zwanych wzmocnieniach, czyli czymś, co tak naprawdę zostało wymyślone w średniowieczu i nikt nie miał refleksji nad tym, żeby to zmieniać. No i w scoutingu bardzo pięknie się od tego odchodzi. Pokazujemy, że nie trzeba stosować kar i nagród, w szczególności kar, w momencie, kiedy coś jest nie takiego, że dzieci są rozumnymi istotami i naprawdę można z nimi w sposób łagodny rozwiązywać wszelkiego rodzaju problemy. I bazujemy na pedagogice miłości. Tak to się nazywa i myślę, że to jest piękne i zakładamy, że my jesteśmy tam dla tych dzieci, dlatego że nie płacą nam za to, tylko my chcemy dobrze dla tych dzieci i chcemy, żeby doświadczyły trochę miłości, trochę ciepła, nie tylko od swoich rodziców, ale też od osób z zewnątrz. Jak o tym opowiadasz, to przypomina mi się od razu filozofia i pedagogika świętego Jana Bosko, który właśnie dokładnie o tym samym mówił, o czym powiedziałaś przed chwilą, że dzieci są istotami rozumnymi, które potrafią dobrze wybierać między dobrem a złem. I wyciągać wnioski. I tylko potrzebują jakiegoś towarzyszenia im, prawda? Tak. W takiej drodze. No właśnie, a towarzyszenie na obozie, w jakich płaszczyznach towarzyszycie dzieciom? Też jakie umiejętności harcerze nabywają? W czym się rozwijają szczególnie? Ela chciała zapytać, czy po powrocie z obozu... Tak, właśnie, jak bardzo zmienione wraca dziecko. Jak bardzo wrócą dzieci. Dokładnie wracają tak. Zmienione. Mamy nawet potwierdzone głosy, że dzieci jedzą kaszę, że mniej trochę pyskują do rodziców, że jak się zatęsknią, to dobrze robi. Ale to nie tylko to, bo no, my przede wszystkim na początku tworzymy warunki, w których te dzieci będą mogły zatęsknić za swoim domem. Nie chodzi o to, że jest nieprzyjemnie, tylko chodzi o to, że jest trochę bardziej surowo niż w domu. Że jednak jest namiot, są prycze, jest zimna woda tylko, herbaty to nie ma, no bo nie ma na czym zagrzać. Zaraz te prycze to wytłumacz. Prycze to są łóżka z drewnianych stelaży wybudowanych przez tatusiów wcześniej, wyplecione takim plastikowym, polipropylenowym sznurkiem przez dzieci własnoręcznie. Także jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz, nabiera nowego, głębszego znaczenia. Dosłownego znaczenia. Tak, jak będą miały taką dziurę, no to będą miały taką dziurę. Ale jest wygodnie, tak można się wyspać, ja potwierdzacie. Lubię. Ja lubię, dzieci nie wszystkie, ale po prostu może sobie źle wyplatają. Rozumiemy. Ale Agnieszka tutaj zarysowała taki surowy klimat, te prycze i namioty, a ja słyszałam, że akele opowiadają bajki, na dobranoc przytulają. Tak jest. Jest coś takiego w dzieciach jak potrzeba przynależności i akceptacji i my stawiamy bardzo mocno na to, żeby jednak akurat o tą potrzebę bardzo mocno zadbać. Dzieci nie idą spać na naszych obozach bez przytulenia, właśnie bez opowiedzenia bajki, bez... Każde dziecko ma swoje 3 sekundy, żeby porozmawiać z akelą, co się działo. Dzieci bardzo lubią się przytulać i bardzo chcą spędzać czas jeden na jeden, chcą być tym jednym wyjątkowym, a ja mam tych jednych wyjątkowych na przykład 20, ale to jest wspaniałe i to, że ja też czuję się potrzebna w tym wszystkim, myślę, że jest dla mnie takie budujące i potrzebne. Czyli bycie akelą to też trochę takie powołanie już. Myślę, że tak. Myślę, że nie na całe życie, ale czuję, że w tym momencie swojego życia znalazłam się w dobrym miejscu, tam, gdzie powinnam być. I ja kończę teraz już swoją przygodę z byciem akelą, ale na pewno będę bardzo za tym tęsknić, bardzo. To jest na pewno jakieś... To przytulanie mnie trochę uspokoiło i te bajki na wieczór mnie trochę uspokoiły. Ale idziemy dalej w naszych pytaniach. Agnieszko, jesteś w mundurze. Jakbyś coś nam powiedziała właśnie też o stroju skautów.
No, zacznijmy od tego, że ubieramy się jednakowo, żeby się nie wyróżniać, żeby uwydatnić to, że wszyscy jesteśmy równi i tacy sami. No i nasz mundur mocno podkreśla, chyba w 3 czy 4 nawet miejscach, że jesteśmy organizacją katolicką, w Polsce katolicką, bo wiadomo, że za granicami są różne inne odłamy, że tak powiem. Widzę przynajmniej w 2 miejscach krzyż na swoim mundurze. Krzyż właśnie podkreśla to, że jesteśmy naśladowcami Chrystusa i że chcemy służyć. Czyli taka przynależność do gromady, do drużyny skautowej, harcerskiej, to również jakiś aspekt formacji tak, duchowej. Tak, to jest formacja. Na naszych obozach bardzo dbamy o ten element. Zwykle jadą z nami duszpasterze, którzy opiekują się naszym rozwojem duchowym. W tym roku na przykład wprawdzie na cały obóz nie mógł przyjechać ksiądz, ale przyjechał na 3 dni, kiedy tylko mógł. Odprawiał nam msze polowe, prowadził z dziećmi spotkanie ze Słowem Bożym, czyli taką medytację nad Ewangelią, ale w taki uproszczony sposób dla dzieci, żeby troszkę więcej tam zostało w tych głowach. Codziennie rano zaczynamy dzień od modlitwy na apelu, kończymy dzień modlitwą wieczorną po ognisku i staramy się, żeby faktycznie ten Duch Boży był gdzieś. Dobrze, Agnieszko, dziękujemy za wizytę u nas. Pozdrawiamy wszystkich skautów. Wiemy, że też jeszcze trwają obozy, więc pozdrawiamy bardzo serdecznie tych, którzy odpoczywają, a my zapraszamy Was już za chwilę do kolejnej naszej rozmowy. Tematów wakacyjnych bardzo płynnie przechodzimy do tematu odwiedzin u babci i u dziadka. Naszym gościem dzisiaj w studiu nie jest żaden obcy gość, tylko tutejszy nasz ksiądz dyrektor telewizji EWTN, ksiądz Piotr Wiśniowski, którego postanowiliśmy zapytać o jego doświadczenia rodzinne z babciami i z dziadkami. Szczęść Boże, witam serdecznie. Ale my też jeszcze dopowiemy, dlaczego temat dziadków. Ponieważ 26 lipca obchodzimy wspomnienie Joachima i Anny, a więc biblijnych dziadków. My wiemy, że świętujemy w kalendarzu Dzień Babci, Dzień Dziadka w styczniu, natomiast my troszeczkę tutaj przesuwamy sobie ten termin i biblijnie właśnie odwołujemy się do naszych dziadków i dlatego chcieliśmy zapytać właśnie o relacje rodzice, dziadkowie, wnuki. To jest temat taki, myślę, że dla dziadka i babci prawdziwych, którzy by tutaj mogli sobie usiąść z nami i porozmawiać. Ja osobiście nie czuję się dziadkiem. A tym bardziej babcią. Ale w kontekście autorytetu biblijnych. Tak, tak, ale właśnie no, tutaj ten temat wywołałyście, drogie panie, jako tą bazę właśnie Joachim i Anna. Nie ukrywam, że może na moim miejscu lepiej, żeby tutaj usiadł jakiś profesor i na ten temat powiedział i zrobił jakiś taki elaborat dotyczący właśnie skąd mamy Joachima i Annę, ale poniekąd mi wiadomo, że przede wszystkim Joachim i Anna to są dziadkowie Pana Jezusa, prawda? Właśnie od tej strony Matki Bożej, Maryi i wiemy o nich nie z Pisma Świętego, bo w Piśmie Świętym ani razu na temat Joachima i Anny nie mamy słowa, ale wiemy z apokryfów, chociażby z Protoewangelii Jakuba. To jest mniej więcej 2 wiek po Chrystusie. Przygotowałem się troszeczkę. Bardzo dziękujemy. Słuchamy dalej. Bardzo proszę. Mianowicie, i co jest ciekawe, że z tego, co podają apokryfy, że ci rodzice Maryi, oni byli bardzo długo bezdzietni. Trochę można ich porównać na przykład do świętej Elżbiety i Zachariasza właśnie. Takich historii mamy kilka, przynajmniej kilka w Piśmie Świętym. Podkreślamy to, że to nie jest Pismo Świętego, tylko z apokryfów, ale oni modlili się właśnie o dziecko. Joachim podobno nawet wyszedł na 40 dni na pustynię, żeby modlić się o to dziecko i anioł mu oznajmił, że właśnie jego żona Anna, która była z rodu kapłańskiego, pocznie dziecię, które będzie radością narodów.
No i urodziła się Matka Boża. I teraz tak, jakimi oni mogli być rodzicami, jakimi mogli być dziadkami? Myślę sobie tak, że czy to cofnęlibyśmy się 2000 lat do tyłu, czy byśmy mówili o tym w kontekście roku 2022, to wydaje mi się, że mało się zmienia w tych relacjach. Wiadomo, od strony tej technologicznej, kulturowej, dużo rzeczy się od tego czasu pozmieniało, ale relacje dziadek, wnukowie, czy babcia, wnukowie pozostaje bardzo podobne. Trzeba tutaj podkreślić, tak podają też apokryfy, że być może Anna znała Pana Jezusa, ale Joachim raczej nie, dlatego że on zmarł wcześniej, kiedy jeszcze Matka Boża Maryja była małą dziewczynką. I tak naprawdę można mówić w kontekście znajomości babci i wnuka w tym przypadku Pana Jezusa, tylko o właśnie świętej Annie. A jak właśnie z takich doświadczeń może duszpasterskich, parafialnych, może z jakichś rozmów, które na pewno ksiądz jako kapłan ma okazję wielokrotnie właśnie odbywać z różnymi ludźmi, z rodzinami. Jak ci dziadkowie dzisiaj współcześnie, jaką oni rolę mogą odgrywać w rodzinach? W jaki sposób mogą, nie wiem, pomagać, wspomagać? To ja podam taki przykład, którego po części byłem autorem. Jak nasi widzowie, może trafią ci, którzy brali udział w tej pielgrzymce. Potem przykład pielgrzymki, bodajże to było w Oławie, kiedy byłem wikariuszem. Zorganizowaliśmy pielgrzymkę do Rzymu ze szkoły młodzieży gimnazjalnej. No i tutaj trzeba podkreślić, że dyrekcja była mocno zaskoczona, że ktoś chce z młodzieżą gimnazjalną pojechać do Rzymu. Dobrowolnie. Dobrowolnie, tak. No bo to mogło się wiązać z różnymi wyzwaniami. Dobrze, tak. Tak możemy to najłagodniej nazwać. I zrobiliśmy takie doświadczenie, co było dla mnie niesamowite, że połowa mniej więcej autokaru to była ta młodzież gimnazjalna, a połowa to byli... Chyba tam byli też dziadkowie co niektórych uczniów, ale to były osoby starsze. Między innymi było takie małżeństwo, które obchodziło swój złoty jubileusz. I oni też wybrali się do tego Rzymu. I ta pielgrzymka się odbyła. Pamiętam nasze przeżycie na początku bardzo trudne, bo to 19 godzin. Trzeba było jechać, to dobrze pamiętam. Było czyli 19 godzin tego zamknięcia dziadków seniorów, młodzieży gimnazjalnej. Młodzieży gimnazjalnej najpierw do Wenecji, żeśmy dojechali. To był taki pierwszy oddech. No oczywiście w międzyczasie jakieś tam były postoje, to zrozumiałe. To był taki pierwszy, większy oddech w tej Wenecji. I ja pamiętam, czy w Wenecji, czy w Asyżu, bo odwiedziliśmy kilka miejscowości, a oczywiście tym najbardziej centralną był Rzym i Watykan, to dziadkowie zdecydowanie byli w lepszej kondycji. I to powiem, że to było najbardziej takie dla mnie pouczające w tym kontekście, że starsze pokolenie, nasi kochani seniorzy, mogą być ludźmi niesamowitej inspiracji dla tych młodych. Oni oczywiście może czasami się tak trochę przekomarzają albo obruszają. A co ja tam będę ze starymi rozmawiał, prawda? No bo to są starsi. No rodzice to już jest przepaść, a dziadkowie czy w ogóle przepaść. Ale wydaje mi się, że ta relacja, zwłaszcza z dziadkami, jest o tyle fajniejsza, że tutaj jest taka trochę większa beztroska.
bo mama zawsze się martwi o to swoje dziecko. Jest ten dystans po prostu. A tutaj babcia traktuje tego swojego wnuka czy swoją wnuczkę jak swoje kolejne dziecko. Ale to już nie jest to, co musi dać mama. To, co musi dać tato w przypadku tego dziecka. I kiedy zwłaszcza oni opowiadają o swoich historiach, i to tego sam byłem świadkiem, chociażby właśnie na tej przeżynce wcześniej wspomnianej do Rzymu. W przypadku Joachima prawdopodobnie nie dożył czasów Jezusa, ale jeżeli Pan Jezus znał swoją babcię, to na pewno mógł ją znać tylko właśnie z takich dobrych rzeczy, jak chociażby świadectwo, tradycja, przywiązanie do wartości. To była córka z rodu kapłańskiego. Na pewno mogła niesamowicie wpłynąć na postrzeganie wiele rzeczy małego Pana Jezusa, mimo że był Bogiem. Ale będąc człowiekiem, jak dzieckiem, też postrzegając tą swoją babcię jako świadka, wiele rzeczy tak po ludzku mogło mu zostać w sercu. I myślę, że chyba tego nawet i dzisiaj, w trudnych czasach relacji międzypokoleniowej, możemy tego potrzebować. Tak. Ale co dla mnie, jako dla wnuka, jest najprzyjemniejszym wspomnieniem, obiadki u babci. O, no to właśnie. To myślę, że z tym wspomnieniem my tutaj zostaniemy. Pora obiadowa wkrótce przed nami, więc tymi smakami dzieciństwa, młodości, wczesnej młodości zostajemy. Bardzo dziękujemy za rozmowę i zapraszamy na kolejny odcinek. Przez żołądek do serca. Przez żołądek do serca. A my też... Babcia w tym momencie staje się od razu autorytetem. Tak, więc pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkie babcie, wszystkich dziadków, którzy nas oglądają. Dziś kończymy nasze rozmowy i zapraszamy Was do oglądania kolejnych odcinków Dookoła Rodziny. Dziękuję. Dziękujemy. W naszym skarbczyku inspiracji pozostajemy w temacie pielgrzymkowym. No i nie sposób nie wspomnieć o twórcy wrocławskiej pielgrzymki, księdzu Orzechowskim. Lili? Ja przeczytam Wam fragment, na którym właśnie zatrzymałam się, przeglądając tą książkę. Niejednemu przeorał życie, doprowadzając do całkowitej przemiany. Mnóstwo osób przychodziło do duszpasterstwa jako niedzielni katolicy, a tu się nawracali. Mówili, że tu spotkali żywego Chrystusa. Znaleźli kościół młody, aktywny. Gdy słyszeli, że trzeba pomóc, zjawiali się niezależnie od pory, od swojego zmęczenia. Hasło Orzech otwierało serca. Uczył nas, że człowiek jest najważniejszy. On zawsze miał dla ludzi czas. Proszę Państwa, te przepiękne wspomnienia o księdzu Stanisławie Orzechowskim, o naszym orzechu, zostały zebrane w książce, której redakcji podjął się ksiądz Aleksander Radecki, duszpasterz, który pachniał owcami. Serdecznie zapraszamy Państwa do sięgnięcia po tą książkę na tych sierpniowych pielgrzymkowych szlakach. Kolejną propozycją na sierpniowe wieczory jest druga lektura związana z księdzem Stanisławem Orzechowskim. Tak, ale ona jest bardzo ciekawa, ponieważ jest napisana przez brata Orzecha, czyli przez pana Kazimierza Orzechowskiego. Ukazuje zupełnie inny obraz Orzecha, którego my znaliśmy jako grzmiącego i kiwającego palcem na co niektórych. A tutaj pan Kazimierz opisuje też dzieciństwo, dorastanie, twarde zasady, jakie w życie wprowadzali rodzice. Także naprawdę warto, poznając tą postać, warto też sięgnąć do tej książki.